Mateusz, twój najbliższy pojedynek ma się odbyć podczas półfinałów WBSS. Czy wiadomo już konkretnie, kto będzie wtedy twoim rywalem? Mówiło się o Cape Tapia. Natomiast nie jest jeszcze powiedziane, bo nie ma oficjalnych informacji. Zacząłem treningi, natomiast na razie wszystko jest patykiem na wodzie napisane. Zaraz w moim ostatnim pojedynku było mówione, że na pewno wystąpię, natomiast na chwilę obecną te rozmowy trochę dziś zawisły w powietrzu, więc zobaczymy. Myślę, że przez najbliższy tydzień, dwa powinno się wszystko wyjaśnić. Jak się podoba w Częstochowie? Jutro idę na Wielką Górę. Na Jasną. I Wielką, i Jasną. Chciałem tu się odnieść trochę do sportu, który dzieje się w Częstochowie. Bardzo dobre pojedynki, zwłaszcza te polsko-polskie. Werdykty moim zdaniem takie trochę nie moje, bym powiedział, bo ja na przykład widziałem zwycięstwo Michała Leśniaka, jak i w ostatnim pojedynku. Nie wiem, czy Michał Żelamiński wygrał ten pojedynek, natomiast wydaje mi się, że też go nie przegrał. Adam Balski, no dramatyczna sytuacja. Kontuzja już w pierwszej rundzie, więc trudno mi sobie wyobrazić, jak byłbym w stanie 8 rund walczyć ze złamaną szynką. Na pewno to nie ułatwia, więc no, trudno ocenić ten pojedynek jako całokształt. Jak byś ocenił swoją ostatnią walkę w Stanach, tak w skali od 1 do 6? 11. Powiem tak, że mogłem zrobić może nie więcej, ale szybciej. Przed tym pojedynkiem cały czas miałem jakby sytuację, która zaistniała na sparingu. Mój rywal bardzo lubił i lubi, jak się na niego idzie, więc starałem się z nim dużo boksować, nie podpalać się, chciałem go po prostu wyboksować i w końcu go wyboksowałem, natomiast jeśli coś miałbym sobie zarzucić, no to, że oddałem mu trochę chyba za dużo szacunku, bo ten sparing naprawdę dla mnie, bo ja i twierdził, że mnie zdominował. Oczywiście żadnej dominacji nie było, natomiast dał mi trudny sparring, natomiast walki już nie do końca, bo nie był to dla mnie trudny pojedynek. Cieszę się ze zwycięstwa, natomiast myślę, że mogłem skończyć to dużo szybciej. Tak dobrze, jak tobie nie poszło Krzyśkowi Włodarczykowi, Krzysiek przegrał. Byłeś zaskoczony taką postawą Krzyśka i takim przebiegiem tego pojedynku? I drugie moje pytanie od razu wyczytałem pod znakiem zapytania, że Krzysiek Włodarczyk chce spróbować swoich sił w MMA. Ja nie wiem, ile to jest prawdy. Skomentuj to. Słyszałem, że Włodarczykowi teraz w Polsce został tylko jeden pojedynek. Pojedynek z Mateuszem Masternakiem. Natomiast chyba pomyślał, że w końcu do tego pojedynku mogłaby dojść i ucieka do MMA. Tomasz Adamek, Redukacji. Czy Tomasz Adamek będzie miał problemy z 92 kg, które wniesie na ring jego przeciwnik? Jak widzisz ten pojedynek? No właśnie, to jest bardzo dobre spostrzeżenie, bo to jest tak naprawdę cruiser walczący w kategorii ciężkiej. No Tomek, jak pokazuje, nie lubi zawodników lekkich, szybkich, lotnych. I myślę, że może to być dla Tomka duże utrudnienie, aczkolwiek Tomek jest na tyle pięściarzem doświadczonym, że myślę, że Cassie nie powinien stanowić dla niego dużego zagrożenia sportowego. Będziesz miał nowego kolegę na sali treningowej, będzie to Artur Szpilka, jesteś słynnym ananaskiem, będziecie spółdzielić teraz te treningi, powiedz mi, jakie masz odczucia, czy to jest dla ciebie jakiś problem? Znaczy ja przede wszystkim cieszę się z tego, że będzie na sali, ponieważ dawno nie miałem na sali Mańkuta i jednak fajnie jest mieć cały czas kontakt z zawodnikiem leworęcznym, bo patrząc na sytuację w czołówce, w mojej kategorii, to Usyk leworęczny, Lebiediew leworęczny, więc dobrze byłoby mieć obycie z zawodnikiem leworęcznym, więc patrzę na to tylko i wyłącznie z korzyścią dla siebie. Praca Andrzeja Gmitruka z Arturem Szpilką, z tego co możesz zaobserwować. Jeszcze nie widziałem żadnego treningu, nic nie mogę powiedzieć. To trzeba pytać trenera. Nie wiem, będę na sali, to zobaczę na własne oczy.
Zakładacie z trenerem Gmitrukiem wspólne sparingi z Arturem Szpilką właśnie pod kątem walki na przykład z Usykiem? Oczywiście, że tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale na pewno tak.